W tym roku 25-lecie, jubileusz, już parę razy wspomnieliśmy o uroczystości. Proszę powiedzieć, jak ta uroczystość będzie wyglądać? 5 listopada zaczynamy od godziny 13. Znaczy wcześniej już będziemy na płycie rynku, bo będziemy sobie robili próby, ale od 13 zaczyna się już właściwa uroczystość. Zaczynamy od przysięgi, jak co roku zresztą, bo przysięgi się odbywają co roku na płycie rynku. W tym roku nie inaczej, ale w tym roku będzie no wyjątkowo, bo po pierwsze spon, o którym mówiliśmy, czyli ten pluton dla dorosłych, będzie składał przysięgę. No ten rekordowo duży rocznik pierwszy będzie również składał przysięgę, no i będzie nas naprawdę dużo. Ponadto oczywiście orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej będzie tutaj oprawę muzyczną do uroczystości robiła. Uroczystość przebiegać będzie zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Rozpoczyna się od złożenia meldunku, no i później oczywiście odczytanie rozkazów, sama ceremonia przysięgi, no i na koniec defilada pododdziałów. I później o godzinie 16 w Miejskim Ośrodku Kultury też jest to takie, myślę, sympatyczne domknięcie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, jest to budynek, który kiedyś należał do Strzelca, więc też dzięki przychylności Urzędu Miasta i pani dyrektor Jakubowskiej będziemy tam tą galę od 16 rozpoczynać. Rozpocznie się od koncertu orkiestry reprezentacyjnej. Po tym koncercie będziemy wręczać wyróżnienia, będziemy wręczać jakieś podziękowania za pracę, za współpracę z nami. Nadaliśmy tytuły honorowego członka naszej jednostki, nie zdradzę komu. No właśnie, bo tak, ale nadaliśmy takie tytuły 5 osobom, które no, tutaj na odprawie kadry mamy tak zwaną radę jednostki, mimo tego, że nie musimy, ale na przykład my wprowadziliśmy u nas coś takiego, tego, że jest dowódca zastępcy do spraw szkolenia, logistyki, tak jak w wojsku, no to wprowadziliśmy coś takiego, takie ciało, które nazywa się Radą Jednostki. To jest cała kadra i podczas takich spotkań głosujemy. Głosujemy mimo tego, że nie musimy, ale chcemy. I to jest bardzo fajne, bo wtedy cała kadra ma wpływ na pewne decyzje i myślę, że to też nas integruje. No i w tym roku podjęliśmy właśnie taką uchwałę o tych 5 honorowych członkostwach. Będzie również taka uroczystość drobna dotycząca zmian personalnych u nas w jednostce strzeleckiej. No i będziemy wyróżniali strzelców najbardziej aktywnych. Właśnie ci strzelcy, którzy byli na kursie spadochronowym, będą otrzymywali strzeleckie odznaki spadochronowe. No i szereg naprawdę bardzo znamienitych gości nas odwiedzi, bo między innymi potwierdził udział przedstawiciel dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, pułkownik Chałupka, który jest dowódcą 6 Brygady Powietrzno-Desantowej w imieniu generała Różańskiego. Przyjedzie, co nas bardzo też nobilituje, bo generał Różański osobiście nas poinformował o tym, że nie może przybyć, ale będzie, bo wówczas ma tam jakieś szkolenie w NATO, ale że będzie go reprezentował pułkownik Chałupka. No a jak przypomnę, 6 Brygada Powietrzno-Desantowa jest jednym z najlepszych związków taktycznych w armii, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. No i oczywiście posłowie, władze miasta, pan prezydent, pan starosta. Także około 250-280 osób będziemy gościć u nas w Miejskim Ośrodku Kultury. W tym dniu znowu będzie to siedziba Strzelca na chwilę. No i po tych uroczystościach jest to taki ostatni element tego naszego jubileuszu, ale ja przypomnę, że my cały rok świętowaliśmy gdzieś tam, bo mieliśmy akcję 25 ekogodzin, akcję 25 litrów krwi, mieliśmy akcję odwiedzania świetlic środowiskowych, także te wszystkie rzeczy, które zapowiadaliśmy, rodzinny marsz szlakiem manewrów strzeleckich, tu kolega był pomysłodawcą, też fajnie to wyszło. W związku z tym tych szereg takich dodatkowych działań, które podjęliśmy, żeby no, strzelcy przez cały rok jakoś świętowali to 25-lecie, żeby to nie było tylko to jest teraz taka kulminacja i dopięcie. 25 lat mija, jakie plany na następne 25 lat? No to planów mamy bardzo dużo. Takie już skrystalizowane? No na pewno marzy nam się rozbudowa tego, co robimy. Także jeszcze większe zaplecze tych pododdziałów. Oczywiście wiadomo, że tutaj trzeba powiedzieć, bo to wszystko tak fajnie, super, powiedzieliśmy, że jest elegancko, ale jednak trzeba powiedzieć też o takich sytuacjach jak to, że ta duża ilość młodzieży, która przychodzi, a my zawsze staramy się od tych 25 lat wyposażać bezpłatnie tych uczniów i tą młodzież w mundury, wyposażenie. Nas zawsze wspomagała Straż Graniczna. Straż Graniczna też zmieniła trochę swoją strukturę. Tak. Już nie jest to wszystko tak, jak było kiedyś, że można było pozyskać mundury od nich z tak zwanych wybrakówek. Już tego po prostu nie ma. No i musimy szukać środków na zakup.
Myśmy wyliczyli, że gdybyśmy mieli taki budżet 30 tysięcy rocznie, by nam to w zupełności wystarczyło, więc będziemy się na pewno starać znaleźć jakichś sponsorów. To na pewno na 25 lat następnych jest kluczowa sprawa, ponieważ już niestety nie jesteśmy w stanie otrzymywać tego ze służby mundurowej, tych rzeczy, które jeszcze mamy w magazynie i wydajemy, więc to na pewno. I pozyskiwanie właśnie dodatkowych jeszcze możliwości lokalowych, żebyśmy jeszcze więcej mogli zaoferować tym strzelcom i jeszcze więcej, żeby młodzież mogła skorzystać na tym naszym szkoleniu. Bo jednak trzeba powiedzieć tak, składka strzelecka wynosi 10 zł miesięcznie. Mm-hmm. To jest taka rzecz, bardzo którą my się zrzucamy co miesiąc, jest skarbnik i zbiera te składki. Jak w każdym stowarzyszeniu zresztą. Natomiast za dodatkowe te zbiórki czy tam zajęcia strzelcy nie płacą. No obozy oczywiście pokrywają rodzice z własnych środków, no bo tutaj nie da się inaczej. My pozyskujemy środki zewnętrzne, które rozliczamy. Też zbieramy dużo pochwał za te rozliczenia, które robimy, co bardzo nas cieszy, bo trzeba naprawdę dużo rzetelności w to włożyć, żeby te środki pozyskać. No musimy. No. Jeżeli pozyskujemy jakieś środki zewnętrzne tutaj z otwartych konkursów ofert oczywiście, bo to głównie z tego, no to staramy się, no i musimy zrobić to skrupulatnie, bo nie dostalibyśmy w przyszłym roku. Dokładnie. Ale jednak jesteśmy chwaleni, że najmniej mamy tych poprawek, jakiś później wnosić, jakiś tam uzupełnień, bo praktycznie to z marszu się udaje. No więc staramy się jak najbardziej, żeby ta młodzież mogła w dalszym ciągu funkcjonować w takim zakresie, jakim funkcjonuje teraz, żeby jak najmniej kosztów jednak ponosiła. Mhm. No i mam nadzieję, że to się będzie udawało dalej tak prowadzić. No chcielibyśmy, żeby też jeszcze więcej uczniów przychodziło do szkoły, do nas. Jeszcze inspektor strzelnicy może wspomnieć, że chcemy otworzyć. No tak, no tutaj również zwracaliśmy się do Urzędu Miasta z prośbą i z taką inicjatywą, że ta strzelnica, która znajduje się w Porębie, po Straży Granicznej, żeby jednak przywrócić ją do użytku i żeby można było tam prowadzić zajęcia z bronią. Zresztą założyliśmy przy naszej jednostce strzeleckiej Sądeckie Stowarzyszenie Miłośników Broni. To jest zupełnie inne stowarzyszenie, takie niezależne od strzelca. Mhm. Chociaż nazywa się Sądeckie Stowarzyszenie Miłośników Broni Strzelec, więc trudno tam jednak uciec od tego, ale też mamy już sporo członków w tym stowarzyszeniu. To są osoby tylko i wyłącznie dorosłe, zgodnie z ustawą broni i amunicji, powyżej 21 roku życia, nie muszą być w strzelcu, ale zapotrzebowanie właśnie na to jest bardzo duże i tu będziemy robić wszystko, żeby się udało. Nie jest źle, ale nie chcę zapeszać, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli, no i rozwijać ten ruch strzelecki w dalszym ciągu. A jakie pomysły jeszcze nam wpadną do głowy, to trudno powiedzieć, bo co roku coś wynika takiego, że nie planowaliśmy rok temu, nagle ktoś rzucił jakiś pomysł, jakąś koncepcję, próbujemy, wychodzi. To robimy, jeżeli coś nam nie wychodzi, to wtedy gdzieś tam zawieszamy albo wygaszamy. Także no myślę, ta bieżąca działalność, no pozyskiwanie coraz co nowej kadry, bo też to jest bardzo fajne i istotne, żeby kadra pracowała, żeby to byli ludzie dorośli na odpowiednim poziomie, którzy z tą młodzieżą będą pracowali zgodnie z tymi przepisami oświatowymi i wszystkimi, które nas obowiązują, no bo też nas obowiązuje to wszystko i musimy dbać, żeby niczego nie zepsuć, ani żeby nie zepsuć sobie reputacji. No więc... Czego się życzy strzelcom? Młodzi strzelcom, czego się życzy? Dostania na studia? Związane z wojskiem? Znaczy, z policją, ze strażą? Zawsze służba mundurowych się życzy awansu i jak najkrótszego noszenia stopnia, który się otrzyma. Żeby jak najszybciej ten awans następny jakiś przyszedł. Więc myślę, że może nam to takie, no tego szczęścia, które mamy dotychczas, to albo następnych 25 lat, żeby były takie jak te, które minęły, to byśmy sobie tego życzyli, bo jednak tutaj... Bardzo dynamiczny rozwój. Tak, fajnie wychodzi i to jest to, że nie ma takiej stagnacji, że gdzieś tam jest utknięcie w jakiejś takiej jednej sytuacji, jednej pustce i kręcenie się w koło tego. Nie, no tutaj cały czas coś się dzieje. A plany młodszego strzelca na najbliższe 25 lat? Młodszego strzelca. Bo podpytywałam przed naszą rozmową o studia medyczne, niekoniecznie. Więc jak to się będzie krystalizowało? Myślę, że cały czas będę rozwijał swoją pracę tutaj dla potrzeb jednostki i dla młodych strzelców. No ja w strzelcu jestem już połowę życia, można powiedzieć, od 13 lat jestem w związku. No i chcę całą swoją wiedzę, którą zdobyłem tutaj i którą cały czas poszerzam, przekazywać właśnie młodym strzelcom. I myślę, że w tym kierunku będę prowadził swoją działalność w związku. No i chyba tyle, no co tu więcej powiedzieć.
No nas to cieszy, co robimy. Nas to cieszy, co robimy, tak. Ale zresztą my jesteśmy nauczycielami, prawda? Jesteśmy nauczycielami w szkole, razem pracujemy. I tutaj zresztą kolega tak może sam... Kolega bardzo skromnie... młodo wygląda, dlatego... A, kolega, a widzi pani, no... 25 lat przypuszczałam, że będzie się wiązało właśnie z kolejnym. Akurat kolega jest takim przykładem właśnie osoby, która przyszła do Strzelca jako ten 13-latek, później właśnie był uczniem zespołu szkoły. Byłem uczniem szkoły. I też widzę na przestrzeni lat, odkąd jestem, cały czas jak nasza jednostka się rozwija. Pamiętam, kiedy byłem młodym Strzelcem, na jakim pracowaliśmy sprzęcie. Można go nazwać teraz, że był to sprzęt archaiczny, od którego całkowicie odchodzimy i cały czas, że tak powiem, majątek jednostki się rozwija. Młodzi strzelcy mają dostęp do broni już takiej prawdziwej, treningowej, do nowych mundurów, sortów mundurowych, no do całej maszy sprzętu dużo by było wymieniać. Coś, czego kiedyś nie było. Nie mówię absolutnie, żeby tu narzekać, tylko wręcz przeciwnie. Można być dumnym z tego, że cały czas jednostka się rozwija i cały czas poszerzamy, że tak powiem, i swój warsztat umiejętności, i swój warsztat zaplecza tego sprzętowego. Także myślę, że w tym kierunku będziemy działać. Na pewno sprzęt to jest... No, to jest podstawa do prowadzenia szkoły. Ktoś będzie oglądał nas taki, kto by chciał nas pomóc, to chętnie przyjmiemy każdą pomoc naprawdę, bo... Ale jakiego rodzaju sprzętu potrzebujemy? Potrzebujemy każdego sprzętu szkoleniowego, także od sprzętu dla kompanii medycznej w postaci, czy to, bo mamy już troszeczkę tego, co tak jak kolega powiedział, no zbieramy ten sprzęt, kupujemy, szukamy w internecie, gdzieś na różnych wyprzedażach. Bo niestety trzeba powiedzieć sobie prosto, że mimo tego, że my podlegamy pod Ministerstwo Obrony Narodowej, nie jesteśmy wspomagani sprzętowo przez wojsko. To trzeba powiedzieć jasno. Wojsko nas nie wspomaga sprzętowo. Nie otrzymujemy kamizelek, hełmów czy innych rzeczy. My musimy to pozyskać, musimy kupić za żywe pieniądze, które musimy gdzieś zdobyć w postaci właśnie jakichś tam dotacji albo najczęściej darowizn w postaci jakichś sponsorów, których jednak no, nie ma za dużo. I te pieniążki musimy przeznaczać. Natomiast gdyby znalazł się ktoś, kto by nas wsparł, tak jak powiedziałem, jakąś kwotą roczną, którą my byśmy rozliczyli bardzo skrupulatnie co do grosza, na co ona poszła, na jaki sprzęt, no to zdecydowanie można by było jeszcze więcej zrobić, bo my cały czas jesteśmy głodni, żeby robić jeszcze więcej. Czasami może faktycznie już przebywamy, no teraz w październiku, no to tak naprawdę połowa miesiąca gdzieś była poza domem, także nieraz się śmiejemy z kolegami, żołnierzami, że oni w wojsku tyle poligonów nie mają, co my na obozach siedzimy i wyjazdach. No więc tak to trochę wygląda, no ale jeżeli chce się coś mieć, to trzeba coś robić. Więc tak samo z tym wszystkim, co się wiąże ze sprzętem. Im więcej tego będziemy mieli, tym więcej będziemy mogli robić i to chcemy rozwijać dalej, bo profesjonalny sprzęt szkoleniowy to jest według mnie podstawa, która pozwala szykować tych młodych ludzi w taki sposób, na takim poziomie, że później w wojsku, co nas bardzo cieszy zresztą, nasi strzelcy, którzy idą, przychodzą i mówią: kurczę, nie miałem tam takiego sprzętu, jak miałem tu. Na przykład Goretex, czy Polary, czy inne rzeczy. Tam dostaję jakąś tam starą behatkę, starego wzoru, stare oporządzenie taktyczne i nagle się okazuje, że tutaj w jednostce miał o wiele lepszy sprzęt niż tam ma. Co nas cieszy. No i chcemy jeszcze bardziej to rozwijać, jeszcze bardziej profesjonalizować to wszystko. Także to jest też taki cel, myślę, słowo profesjonalizacja, myślę, że jest najbardziej właściwe, żeby profesjonalizować to jeszcze bardziej. To ja tej profesjonalizacji i sponsorów życzę przez najbliższe 25 lat i dłużej oczywiście. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.